Dziś pod lupę bierzemy wschodnią flankę NATO, a za jej bezpieczeństwo odpowiadają m.in. żołnierze z Lublina. To jest program wojskopolskie.pl. Adam Krzygowski, dzień dobry. Wzmacnianie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Polsko-amerykańskie ćwiczenia w Nowej Dębie. Przedświąteczne spotkanie z żołnierzami litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. 12. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tak wygląda szkolenie zwiadowców elity 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Niedaleko stąd jest granica z Ukrainą i Białorusią, granica NATO. A jak wiadomo, jednym z elementów przewagi nad wrogiem jest znajomość terenu, co doskonale pokazują Ukraińcy, którzy skutecznie odpierają ataki Rosjan. To wizyta bez precedensu, za co dziękował prezydent Władimir Zełenski. Zwierzchnik Polskich Sił Zbrojnych, prezydent Andrzej Duda wraz z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii odwiedzili ogarniętą wojną Ukrainę. Oni są zawsze pierwsi. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. Zawsze są obok, ramię w ramię z naszym państwem. Chciałbym, żeby Ukraina miała takie stosunki ze wszystkimi sąsiadami. Delegacja pojechała m.in. do położonej pod Kijowem Buczy, gdzie wojska rosyjskie dopuściły się zbrodni wojennych na cywilnej ludności miasta. Jeżeli ktoś wysyła samoloty, jeżeli ktoś wysyła żołnierzy, żeby bombardowali osiedla mieszkaniowe, zabijali cywilów, mordowali ich, to nie jest wojna. To jest okrucieństwo, to jest bandytyzm, to jest terroryzm. Do miast, z których wycofali się Rosjanie, wracają mieszkańcy. Czernichów zniszczono w prawie 3/4. Nie pozostaje mi nic innego, jak patrzeć i płakać. Budowaliśmy ten dom ponad 30 lat. Ukraińcy mierzą się z barbarzyństwem prawie 2 miesiące. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że Szwecja i Finlandia poważnie rozważają wstąpienie do NATO. Wschodnia flanka sojuszu wciąż jest wzmacniana. Ten podpis złożony w Warszawie jest reakcją na to, co dzieje się na Ukrainie. Dwie baterie systemu obrony powietrznej Narew zasilą polską armię w ciągu kilku miesięcy. 4 lata szybciej niż zakładano. Sądzę, że jest to rekord świata, jeżeli chodzi o przyspieszenie dostaw. Wynika on przede wszystkim z naszej bardzo dobrej współpracy z partnerem brytyjskim, producentem rakiet CAM. Pierwsza z baterii będzie gotowa do obrony polskiego nieba już we wrześniu, druga na przełomie tego i przyszłego roku. W sumie to 6 wyrzutni, z których każda wyposażona jest w 8 rakiet. Pociski mogą namierzać i likwidować różne cele w jednym czasie. Mówimy o wyrzutniach, tu już w tych zestawach i launcher, konkretne rozwiązania brytyjskie, ale również będą to radary. Na początku będą to radary SOA, obecnie wykorzystywane w siłach zbrojnych, docelowo opracowywane nowocześniejsze radary SINA, również które zostaną dostarczone przez polski przemysł. Wyrzutnie systemu Narew mogą strącać cele oddalone nawet o 45 km. Warty 60 miliardów złotych system Narew będzie uzupełnieniem zintegrowanego systemu obrony powietrznej kraju i wpisze się między zestawy średniego zasięgu Patriot, a zestawy bardzo krótkiego zasięgu, takie jak Pilica i Poprad. W Polsce stacjonują w tej chwili patrioty amerykańskiej armii. Jeszcze w tym roku nad Wisłę trafią pierwsze zestawy wyprodukowane dla polskiego wojska. W przyszłym roku siłę rażenia naszej armii zwiększą wyrzutnie HIMARS. Podpisywanie historycznych kontraktów, m.in. na zakup samolotów F-35 i czołgów Abrams, jest możliwe dzięki stałemu zwiększaniu nakładów na obronność. Żołnierze z najmłodszej polskiej brygady, lubelskiej 19. Niedawno ćwiczyli razem z Amerykanami, teraz czas na kolejne jednostki z najmłodszej dywizji, które ćwiczą wspólnie z naszymi sojusznikami na poligonie w Nowej Dębie. I tam się teraz przenosimy. Piechota, desant z powietrza, uderzenie czołgów,
Na poligonie w Nowej Dębie wspólne ćwiczenia armii polskiej i amerykańskiej. Naszym celem jest osiągnięcie pełnej interoperacyjności, tak aby wszystkie procedury dotyczące planowania działań, jak i realizowania działań przebiegały je tak samo zarówno w polskiej dywizji, jak i amerykańskiej. Postawiliśmy sobie ambitny cel osiągnięcia jak największej mobilności. Trzon manewrów stanowili żołnierze żelaznej dywizji, najmłodszej w polskiej armii. To oni od 2 miesięcy niemal codziennie ćwiczą z 82. Dywizją Powietrzno-Desantową, amerykańską elitą z Fort Bragg. Działamy w ramach NATO, to wszystko musi być ujednolicone, by na polu walki nie było pewnych nieścisłości. Od początku, jak tylko się pojawili żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych, cały czas wspólnie działamy, cały czas się szkolimy, doskonalimy tą naszą interoperacyjność i to jest takie nasze najważniejsze zadanie. I tutaj faktycznie nie ma żadnych różnic pomiędzy wyszkoleniem żołnierzy Stanów Zjednoczonych a żołnierzy Żelaznej Dywizji tej pierwszej Brygady Pancernej. Wspólne sojusznicze ćwiczenia mają dziś olbrzymie znaczenie w obliczu wojny na Ukrainie. Polskie i amerykańskie wojska na wschodniej flance NATO mają za zadanie odstraszać potencjalnych agresorów. Wojsko polskie konsekwentnie podnosi swoje umiejętności, konsekwentnie podnosi gotowość bojową. Chodzi nam o to, aby Wojsko Polskie było przygotowane, żeby natychmiast stanąć do obrony naszego kraju, jeżeli taka byłaby potrzeba. W tych ćwiczeniach ważne było nie tylko sprawdzenie natowskich procedur, ale też włączenie do działania Wojsk Obrony Terytorialnej. Ukraina umożliwia nam zweryfikowanie wszystkich założeń taktycznych, które przyjęliśmy tutaj w Polsce, tworząc Wojsko Obrony Terytorialnej, które poniekąd stały się też wzorcem dla sił ukraińskich, z czego jesteśmy bardzo dumni. Ale nie zmienia to faktu, że nie same Wojska Obrony Terytorialnej wygrywają wojnę. Dzisiaj czas pokazuje, że przede wszystkim musimy być zdolni do takich właśnie działań połączonych. Ramię w ramię żołnierze różnych rodzajów sił zbrojnych stają naprzeciwko zagrożenia i go niszczą. Manewry dały też możliwość sprawdzenia w praktyce sprzętu, na przykład wyrzutni Piorun, tych samych, które Polska dostarczyła Ukrainie. Już w tym roku na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej trafią natomiast amerykańskie czołgi Abrams. Docelowo w polskim wojsku będzie ich 250. Lublin to strategiczne miasto, leży zaledwie 100 km od Trójstyku. Stacjonują tutaj 19. Brygada Zmechanizowana i Wielonarodowa Brygada Litewsko-Polsko-Ukraińska, tradycją nawiązująca do Zjednoczonych Wojsk, które ponad 500 lat temu w bitwie pod Orszą pokonały wojska rosyjskie. Wówczas dowodził nimi Hetman Wielki Konstantyn Ostrogski, dziś patron brygady. Przedświąteczne spotkanie pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka z żołnierzami litewsko-polsko-ukraińskiej brygady imienia wielkiego hetmana Konstantego Ostrogskiego w tym roku miało wyjątkowy charakter. Brygada dała bowiem szansę ukraińskiej armii na zapoznanie się ze standardami NATO. W czasie wojny to niezwykle ważne. Przez lata buduje interoperacyjność między siłami NATO, polskimi i litewskimi oraz Wojskiem Ukraińskim. Jest czymś symbolicznym, że były dowódca tej brygady, ukraiński pułkownik, dziś dowodzi Wojskiem Ukraińskim w Donbasie. Dowodzi 95. Brygadą. Są to oficerowie wojsk powietrzno-szturmowych, ale ich umiejętności, jego i pozostałych oficerów, którzy tutaj w brygadzie przez kilka lat mieli okazję służyć, w dniu dzisiejszym są wykorzystywane przez siły zbrojne Ukrainy właśnie na tych najtrudniejszych odcinkach. Litpol Ukrbryg liczy ponad 4000 żołnierzy. Dowództwo i sztab brygady mieszczą się w Lublinie. Stanowiska dowódcy, zastępcy dowódcy i szefa sztabu podlegają rotacji w 3-letnim cyklu. Jednostka została uformowana jesienią 2015 roku. Jej żołnierze rozpoczęli służbę w styczniu 2016 roku. Litpol Ukrbryg to nie tylko współpraca Polski, Litwy i Ukrainy. Nie tylko te nacje biorą udział w procesie szkolenia, bo mocno razem z nami pracują Amerykanie, pracują z nami Kanadyjczycy. Wielonarodowość i wymiana doświadczeń w tym wielonarodowym środowisku stoi u podstaw pomysłu na funkcjonowanie tej brygady. Brygada buduje interoperacyjność, a więc współdziałanie między siłami zbrojnymi Sojuszu Północnoatlantyckiego i sojuszników. To jest wielkie zadanie, gdyż poprzez odstraszanie, właśnie poprzez umożliwienie takiego wspólnego ćwiczenia budujemy w ten sposób bezpieczeństwo, budujemy strukturę bezpieczeństwa opartą o Sojusz Północnoatlantycki.
Brygada wielokrotnie współpracowała podczas manewrów z innymi sojusznikami NATO, także z Amerykanami. Również z Amerykanami, i to niedawno, wspólnie ćwiczyli żołnierze innej brygady, która stacjonuje w Lublinie. To najmłodsza brygada w polskiej armii, 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana imienia generała Franciszka Kleberga. Podstawą wyszkolenia jest prawidłowe obchodzenie się z bronią. Tu musi być wypracowany automatyzm. Nie dziwią więc ciągłe powtarzalne ćwiczenia. A spośród szeregu ćwiczeń, które żołnierze odbyli do tej pory, należy wyróżnić jedno z najważniejszych – strzelanie ze zmodyfikowanych czołgów T-72M1R, które są na wyposażeniu nowo formowanego batalionu czołgów. My podglądaliśmy wyjątkowe manewry, zorganizowane nie na poligonie, ale w terenie zurbanizowanym. To niezwykle ważne szkolenie z punktu widzenia nowoczesnego pola walki nasyconego bronią przeciwpancerną. Realizujemy szkolenie z wykorzystaniem terminala pojazdowego dowódcy DD9620T, który umożliwia obserwację położenia sił w czasie rzeczywistym na polu walki oraz stosowania pulpitu operatorskiego, który może służyć jako wynośne stanowisko pracy. Fundamentem dla skutecznego działania czołgistów jest zgranie załogi czołgu. Gotowość bojowa numer 1! Żołnierze muszą ze sobą współpracować na każdym polu. Oprócz osłony przeciwpancernej, niezwykle ważną rolę pełni obrona przeciwlotnicza. Bardzo ważne z tego powodu, że oni nas zabezpieczają z ziemi, a my osłaniamy przestrzeń powietrzną, która jest dla nich bardzo ważna, żeby ich samoloty nie zaatakowały z powietrza. Czołgiści z 19. Brygady Zmechanizowanej mogą liczyć na kolegów z OPL, którzy czyszczą niebo, korzystając m.in. z nowoczesnych samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad oraz sprawdzonych na wojnie na Ukrainie niezwykle skutecznych piorunów, które są przeznaczone do zwalczania samolotów, śmigłowców oraz dronów. Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun przeznaczony jest do zwalczania celów powietrznych, nisko lecących na wysokości na pułapie od 10 do 4 km i odległości 6,5 km. Zanim jednak do walki wkroczą czołgiści, teren musi zostać rozpoznany przez zwiadowców. Nasza kamera podglądała także ćwiczenia tej elity 19. Brygady. Żołnierze musieli rozpoznać teren, samemu będąc niezauważonymi przez wroga. Śmiało możemy stwierdzić, że najmłodsza jednostka w polskim wojsku nie ma się czego wstydzić. Dziesiątego kwietnia żołnierze w całej Polsce, także tu w Lublinie, oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Dziesiąty kwietnia, godzina 8:41. 12 lat temu był chłodny, sobotni poranek. Poranek, który w pamięci ma dziś każdy. 96 osób, cała oficjalna delegacja lecąca na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęła, gdy prezydencki Tu-154M rozbił się na lotnisku w Smoleńsku. Przed Pałacem Prezydenckim, tak jak 12 lat temu, morze zniczy. Kwiaty przed pomnikiem ofiar na placu Piłsudskiego. A także przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na budynku garnizonu Warszawa zdjęcia tych, którzy odeszli 12 lat temu. Żołnierze pamiętają, sztafeta ze Spały do Siedlec, by uczcić generała Tadeusza Buka. Tak żelazna dywizja uhonorowała swojego patrona. Wspominając tamtą wielką tragedię, zawsze powtarzam. W Smoleńsku zginęli najlepsi z nas. Jestem pewien, że Polska byłaby dzisiaj inna, lepsza, gdyby oni żyli. Pamiętać o nich to wielkie zobowiązanie dla nas wszystkich, zobowiązanie do ciężkiej pracy na rzecz Polski każdego dnia. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginęli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński wraz z małżonką. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Franciszek Gongor. Najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego – generał Tadeusz Buk, generał Andrzej Błasik, admirał Andrzej Karweta. Generał Włodzimierz Potasiński, generał Bronisław Kwiatkowski i generał Kazimierz Gilarski.
Katastrofa odebrała także związanych z ordynariatem polowym duchownych. Biskupa Tadeusza Płoskiego, arcybiskupa Mirona Chodakowskiego, księdza Adama Pilcha i księdza Jana Osińskiego. A także generała doktora Wojciecha Lubińskiego, osobistego lekarza prezydenta. Pod Smoleńskiem zginęła cała załoga Tu-154M. Kapitan samolotu major Arkadiusz Protasiuk, drugi pilot podpułkownik Robert Grzywna, kapitan Artur Ziętek i podporucznik Andrzej Michalak, a także stewardessy, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, kombatanci, politycy, pracownicy Kancelarii Prezydenta i działacze społeczni. Przyjrzałem na strzelnicy w Lublinie przygotowania do strzelania, a u nas już czas na szybkie strzały. Na początek będzie rocznica. 79 lat temu Niemcy ujawnili odnalezienie w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów. W środę obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na skutek rozkazu, który poszedł z Kremla, żeby wyeliminować polskie elity, chodziło o to sowieckim okupantom, żeby naród polski został zniszczony, żeby nie mógł się odrodzić. Minister obrony Mariusz Błaszczak wziął również udział w uroczystościach w Muzeum Katyńskim. W intencji zamordowanych przez NKWD polskich oficerów w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odprawiono mszę świętą. Teraz przenosimy się na Podkarpacie na ślubowanie klas mundurowych w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w miejscu Piastowym. Patriotyczne wychowanie jest podstawą naszego bezpieczeństwa, dlatego że musimy być silni, musimy pamiętać o tym, że jesteśmy dumni z naszej historii, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. W sumie przysięgę złożyło 175 uczniów z 8 klas placówki. Łącznie w całej Polsce w klasach wojskowych uczy się niemal 16 tysięcy uczniów w ponad 600 klasach w 2045 szkołach. Po zakończeniu edukacji chętni absolwenci mogą odbyć skróconą służbę przygotowawczą, a po jej zakończeniu mają możliwość zostania żołnierzem Wojska Polskiego. Czas na przedsmak sportowych emocji. Po przerwie spowodowanej pandemią wracają międzynarodowe zawody dla weteranów wojennych rannych na misjach Invictus Games. Drugi raz wystąpią w nich polscy reprezentanci, którzy przed wylotem do Hagi spotkali się z ministrem obrony narodowej. Podjęliście wyzwanie. To jest sportowe wyzwanie, które buduje postawy, buduje charaktery, uczy wytrwałości, ale też pomaga wam w rehabilitacji. Bardzo za to dziękuję. Liczę, że odniesiecie sukcesy sportowe. W Invictus Games, czyli Igrzyskach Niezwyciężonych, biało-czerwoni weterani są faworytami, m.in. w rzucie dyskiem, pchnięciu kulą, pływaniu i łucznictwie. Główny cel zawodów to traktowanie sportu jako formy rehabilitacji i tym samym pomocy weteranom w ich powrocie do zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. A na koniec będą życzenia od żołnierzy z polskich kontyngentów wojskowych. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, żołnierze PKW Turcja składają najserdeczniejsze życzenia. Upragnionego zdrowia, owocnych spotkań w gronie rodziny i bliskich, optymizmu w spojrzeniu w przyszłość oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń. Wesołego Alleluja! Dużo zdrowia, spokoju i pogody ducha. Niech nie opuszcza nas wiosenny optymizm i wiara w lepsze jutro. Wielu ciepłych i radosnych chwil spędzonych z najbliższymi. Wesołych świąt! Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności dla naszych rodzin, przyjaciół oraz bliskich. Pomimo, że jesteśmy z dala od rodzinnego domu, myślami i sercami zawsze jesteśmy z wami. Życzymy wam wszystkim zdrowych, wesołych świąt, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Wesołych świąt! My też dołączamy się do życzeń zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Poprady i pioruny odpowiadają za osłonę przeciwlotniczą najmłodszego pododdziału pancernego w Wojsku Polskim. Szkolenie w 19. Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej trwa. My już kończymy, ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia!